STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Mnie Paweł Wydmański, jestem z firmy Interhall Katowice, spółka z o.o. No, przyjechaliśmy tutaj do Was zamontować największą, bezlinową piłkarską halę w Polsce. Montujemy też jako Interhall hale linowe. Do tej pory no, na Legii Warszawa jest linowa największa, ale bezlinowa będzie na Jagiellonii Białystok u Was. Dzisiaj co będziemy robić, to musimy rozłożyć w odpowiednich miejscach powłoki, gdyż hala ta się składa z 7 części, które będą zszywane, oczywiście w cudzysłowie, aluminiowymi blaszkami. Musimy sobie je dzisiaj porozkładać, zamontować drzwi awaryjne i zobaczymy jeszcze, co w miarę możliwości będziemy robić. Musimy je porozkładać, w sensie rozłożyć na całym boisku, żeby całe boisko było zakryte tą powłoką. Następnie musimy, tak jak mówiłem wcześniej, zszyć i rury, które są mocujące, musimy włożyć między uszko kotwy, a fartuch specjalny przygotowany do trzymania całej konstrukcji balonu.
Znajdujemy się wewnątrz balonu, hali pneumatycznej, tak to się fachowo nazywa, okalającej boisko ze sztuczną nawierzchnią w ośrodku treningowym Jagiellonii Białystok przy ulicy Elewatorskiej. Rozmawia z nami Bartek Kobrzyniecki, dyrektor tego ośrodka. Pierwsze pytanie, jak długo powstawał ten balon? Balon powstawał łącznie 8 dni. Po kolei powiem, co każdego dnia żeśmy wykonywali tutaj. W poniedziałek było przygotowanie terenu, boiska i wokół do rozłożenia powłok, podniesienie piłkochwytów, zdemontowanie bramek, zdemontowanie wjazd stadionowych. Wtorek rozkładanie powłok, jeden z cieńszych dni, bo wszystko rozkładaliśmy ręcznie, no, z małą pomocą magicznego sprzętu. To nam najwięcej sił przysporzyło. Środa i czwartek łączenie powłok poprzez elementy mocujące. Piątek dokończenie prac montujących powłoki, no i próba nadmuchu. Jak długo trwało nadmuchiwanie tego balonu, bo jak widzimy, konstrukcja jest bardzo duża, no i chyba trzeba sporo gazu zużyć, żeby to utrzymywało się w takim kształcie, w jakim to obecnie widzimy. Pomimo wrażenia, że to jest duże, nadmuch trwał około 4-5 godzin i nie był wykorzystany gaz. W tej chwili pracują dmuchawy tylko elektryczne, uzupełnione dwoma alternatywnymi nadmuchami na diesel. Czyli mówiąc krótko, w przypadku jakiejś awarii elektrycznej nie ma ryzyka, że balon, mówiąc trywialnie, opadnie. Tak, nie ma takiej możliwości, gdyż oprócz dwóch dmuchaw głównych mamy jeszcze tutaj dwie dmuchawy na olej napędowy, które są alternatywnym źródłem do nadmuchu, tak? Podtrzymują ciśnienie cały czas w balonie. Obecnie znajdujemy się w środku, tutaj w balonu. Temperatura wewnątrz podobna jest do tej na zewnątrz, natomiast wiadomo, że balon powstał głównie z myślą o miesiącach stricte zimowych. Jaka temperatura tutaj według planów ma się utrzymywać w grudniu, w styczniu, w lutym? Według planów jest to temperatura od 5 do 10 stopni, tak? Na pewno to będzie odczuwalna różnica, gdy na zewnątrz będzie minus 15, tutaj będzie temperatura na plusie, więc jest to różnica 15-20 stopni, jeżeli chodzi o temperaturę na zewnątrz balonu. Jak bardzo zmienia się dbanie o stan nawierzchni, mimo że jest to nawierzchnia sztuczna, pod takim balonem, czy w zasadzie procedury są takie same, jakie były w momencie, kiedy nawierzchnia znajdowała się pod niebem? Jeżeli chodzi o pielęgnację, powinno być teoretycznie łatwiej, gdyż nie będzie miał wpływ opad atmosferyczny, czy to w postaci deszczu czy śniegu. Jeżeli też będziemy mieli już temperaturę, nie będziemy mieli szronu, czyli będziemy mogli zabiegi pielęgnacyjne wykonać zgodnie z dziennikiem zabiegów. I odpadnie jeden z głównych zabiegów, który też niekorzystnie wpływa na syntetyczną trawę, to jest odśnieżanie boiska, czyli nie będziemy mieli odśnieżania boiska, bo nie napada śniegu. Zapewne macie dużo zapytań w związku z pojawiającymi się informacjami o powstaniu tego balonu. Czy dużo musisz odbierać maili, odbierać telefonów z zapytaniem z różnych źródeł o możliwość wynajęcia tego boiska? Wydaje mi się, że w tej chwili jest cisza przed burzą, gdyż to jest to świeży projekt, który dopiero powstał. Dopinamy szczegóły, jeżeli chodzi o wynajem komercyjny, dopinamy szczegóły, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i grafik tutaj obecnych już drużyn, więc myślę, że lada dzień telefony się rozdzwonią. Ciężko w ogóle tutaj pogodzić drużyny trenujące w Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok, jeżeli chodzi o cały dzień, czy jest to zadanie wbrew pozorom stosunkowo łatwe? Nie ma co ukrywać, że liczba drużyn w Akademii jest dość duża i tak naprawdę w tej chwili, czyli w godzinach około 11, 12, 13 mamy okienko, żeby ewentualnie zająć się jakimiś pracami pielęgnacyjnymi, natomiast przez cały dzień jest obłożenie od rana do nocy. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.